Nie ma nikogo. Ale to dobrze czy niedobrze? Nie wiadomo. Rzeczy zostawił. Niczego nie ruszajmy. Nie wiadomo, co tutaj się działo. Tak, ten drink na pewno należał do człowieka. No i co z tym będzie? Oddamy to na laboratorium. Pięknie, żeś go... No, bardzo ładnie. Ty, on już zasypia. Nie śpi. Cienko na kobiety napadasz, nie osiem z domu. Nie spodziewałam się tego po tobie. Moja większość ludzi. Będziesz mnie ratował w takiej sytuacji. Chodź, odwiedź cię do domu. Akurat cichy to wbrew pozorom ma swój honor. Cichy, największa menda na świecie, tak? Człowieku, zobacz, co to jest, ale jazda. Biało-srebrny świt i zamknięte drzwi. Miałaś w środku być, tak mówiłaś mi. Jak uwierzyć w słowa niewypowiedziane szczerze? Obiecałaś wczoraj i wiedziałaś, że uwierzę. Po prostu zostań. Klub wyraźnie odżył po tym, kiedy wróciła stara ekipa. Przychodzi coraz więcej gości. Imprezy są tak samo szalone jak kiedyś. Albert cieszy się, że może robić to, co sprawia mu największą przyjemność. W tym samym czasie Krystyna przedstawia Albertowi dziewczynę, którą chciałaby zaproponować do pracy w szatni, gdzie zwolniło się właśnie miejsce. Nie wiem, wierzę, że ten klub na nowo zyska swoje dobre imię. Mam tyle energii do działania, a szef jak? No co szef myśli? Rozkręci to się czy nie? Ba, pewnie, że się rozkręci. A ten zespół jaki czadowy, nie? Dawno tak nie było. Teraz wiesz, będziemy zapraszać coraz lepsze zespoły. No, na pewno. Będzie ogień, czad. Normalnie wszyscy będą się mega bawić. I tłumami będą walić. Tak jest. Ale energia. Klaudia! No? Pozwól na chwilę, musimy bardzo poważnie porozmawiać. Chodź. Szefie, ale nie mogę zostawić pani. Jak to możesz? Przecież jest koleżanka. Chodź, pogadamy. Jest szef pewny? Jestem pewny! Satysfakcja jest ważna w każdej robocie. Dla mnie liczy się to, co powiedzą goście. Wtedy wiem, po co prowadzę ten klub. Proszę siadać. No dziękuję. A coś się stało? Nie, dlaczego? No tak mnie tutaj na dywanik zaprosiłeś. Znaczy, no tak... Klaudia! Oj, tak. Wiesz co, w moim wieku to... A zresztą nieważne. Po prostu chciałbym ci dać bardziej odpowiedzialną rzecz. Nie miałam pojęcia, co Albert miał mi do zaproponowania. Odkąd zostałam menedżerką, tylko właścicieli miałam nad sobą. Zastanawiałam się, Albert chce mi dać część udziałów, czy co? Masz wspaniały kontakt z ludźmi. Z gwiazdami również. Tak jest. Wiesz, co jest na topie, co jest trendy teraz w muzyce. No tak. Ale co w związku z tym? Krótko mówiąc, awansuję cię na menadżerkę do spraw rozrywki. Taki entertainment, rozumiesz? O Jezu, cudownie, Albercie, Albercie. Oj, dobrze. Kochany, dziękuję ci bardzo. Na pewno będziesz zadowolony ze mnie. Od tej pory tylko ty kontaktujesz się z gwiazdami. Boże, muszę się do tego jakoś przygotować. To ja będę leciała. Dobrze. Nie dość, że dostałam awans, to jeszcze będę zajmowała się tym wszystkim, co lubię, czyli prawdziwym show biznesem, powiew wielkiego świata. A to wszystko, nie ruszając się nawet z miasteczka. Klaudia jest kiepską menadżerką, ale z artystami radzi sobie całkiem nieźle. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. W
Dwa dni później Klaudia prowadzi negocjacje w sprawie sprowadzenia do klubu znanej gwiazdy. Bardzo przejęła się swoją nową funkcją. Rozumie, że od teraz bardzo dużo od niej zależy. Klaudia, już trzeba zamówić, bo się skończył. Klaudia! No i? No i może zamówisz. A ty co będziesz robić? Ja? Słuchaj, to ty jesteś menadżerką i chciałaś mieć kontrolę nad naszymi wydatkami. Już nie jestem, nie słyszałaś? Jak to? Awansowałam. A, wiesz, jakoś ostatnio nie czytam gazet. Teraz jestem odpowiedzialna za entertainment. Za co? Entertainment. Czyli już nie jesteś naszą szefową? No nie, przecież wyraźnie powiedziałam. Okej. Okay. Idę powiedzieć chłopakom. Pa! Nie wiedziałam, że aż tak ucieszy ją mój awans. Różne miałyśmy przejścia z Nikolą, ale teraz jestem przekonana, że naprawdę mi dobrze życzy. Najlepsza wiadomość od dawna. Wszyscy będą szczęśliwi. Klaudia była straszną menadżerką. Najgorsze już za nami. W tym samym czasie Krystyna przedstawia Albertowi dziewczynę, którą chciałaby zaproponować do pracy w szatni, gdzie zwolniło się właśnie miejsce. No daj spokój, niby jest lato, ale szatnia w klubie zawsze jest potrzebna. Dobrze, okej. Jak masz na imię? Daria. Daria, pięknie. Cholera, dopiero wymyśliłem, jak pozbyć się zręcznie Klaudii, a tu Kryśka sprowadza mi kolejną na głowę. A pracowałaś w takim miejscu? Znaczy się w szatni czy w klubie? Dobrze. Gdzie w ogóle pracowałaś? Ani w klubie, ani w szatni. Ale uwielbiam disco polo. No przecież daj spokój, do takiej pracy nie są potrzebne jakieś wielkie tam kwalifikacje, już też. Szybko się uczę i mam zwinne ręce. No dobrze, no to w takim razie, no cóż, podpiszemy umowę na okres próbny. Super. To wy sobie porozmawiajcie o kasie, a ja zaraz przyjdę. Poczekaj, wracaj. No przecież wszystkie rozmowy prowadzimy razem. No przecież tak. Nie mamy przed sobą tajemnic. Tak. Chodziłam tu na imprezy ze 100 razy, a teraz będę tu pracować. Bardzo się cieszę, bo to jakby łączyć dwa w jednym, pracę i przyjemności. Ja lubię różne przyjemności, ale nie wszystkie można łączyć z pracą. Godzinę później Albert zwołał zebranie pracowników klubu, żeby przedstawić im nową szatniarkę Darię. Cześć, jestem Daria. No, myślę, że będzie wam się dobrze pracowało. Na pewno. Cześć, jestem Dario. To prawie tak samo jak Daria. Myślisz, że to jakiś znak? Ale masz zajebiste dziary. Pod koszulką też? Jasne. A ja jestem Paweł. Czym się tu zajmujesz? Czym sobie tylko zobaczysz. I to mi się podoba. A ja jestem Robson i pokażę ci wyszaki. Nie, dziękuję. To co? Ściągniesz tą koszulkę? Czy mam ci pomóc? Może innym razem. Aha, Albert, to właśnie. Fajnie. Czemu ona mnie tak olewa? Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Co, że są fajniejsi ode mnie? Że to jest masakra, takie upokorzenie przy wszystkich. Zachowanie Darii nie daje Robsonowi spokoju. Wciąż nie może zrozumieć, dlaczego ponętna szatniarka nie okazuje mu względów. Nigdy dotąd nie spotkał się z odmową. O proszę, cześć Klaudia. Cześć. Co ty robisz? Plakaty wieszasz? Kot ci zginął? Nie, robię casting na nową gwiazdę disco polo. Fajnie zaprojektowałam, nie? Tak, fajnie. Coś się trafi? Daria. Kto? Nasza nowa szatniarka w klubie. Zapomniałam jej imienia. Zazdrosna jesteś? Nie, nie jestem zazdrosna. To stare czasy. Rozpoczęłam nowe życie. Jak widzisz, rozwijam się. Może i co? Nic mi nie powiesz? Wiem tylko o tyle, że jest jakąś tam znajomą Krystynę. I tyle. Trzymaj się, pa. No pa. Przez chwilę pomyślałem, że może to niedobrze, że powiedziałem Klaudii, że Daria mi się podoba. No bo jeszcze pójdzie, zacznie gadać i w ogóle. Ale w sumie może to i lepiej, że rozgada. Tego samego wieczoru Daro, Robson i Paweł spotkali się w pubie.
Tematem numer jeden jest oczywiście nowa szatniarka Daria. Nie mam neta. Ty masz neta, wiesz? Nie mam neta. Nie mam neta, pokaż mi. Daj telefon. To jest Daria? Tak, to jest ten blog. Ma ciało, człowiek. Ale ma tu nogi, co? Moja. Ale ile zdjęć w ogóle? Zawsze twoja. To nie zaklepałeś sobie, co? A co? Tak. A rozbierasz, co się komu kazała? A co, nie widziałeś, jak na mnie patrzy? Tak, patrz. A co w porno, mówię ci. O, cześć, chłopaki. Cześć. A co wy tutaj oglądacie? W internety patrzymy. W internety? Słuchajcie, to nie jest żadne soft porno, ani nic z tych rzeczy. Ja na swoim blogu promuję zdrowy tryb życia. Mówiłem. Tak, dokładnie. Tłumaczę. My to samo. Przepraszam. Jezu, chłopcy. Cześć. Hej. A ty jesteś koleżanką Darii? Jestem, a co? A ona ma chłopaka? Nie ma, ale jest bardzo wybredna. Idealnie się składa, przecież ja też mam wymagać. Tak, chodźmy. Paweł naprawdę mógłby sobie darować. Przecież to jasne, że ona od razu na mnie zwróciła uwagę. On może mieć każdą, a ja tylko tą, która mnie chce. Znowu na mnie nie spojrzała. Co na co myśli? Taka cwana jest? Jeszcze zobaczymy, kto będzie ostatecznie za kim biegał. Nadszedł kolejny wieczór. Daria debiutuje w roli szatniarki, a Robson wyraźnie jej pilnuje. No i jak lecić? A jak ma lecieć? A jakbyś chciała, żeby leciało? A może bym nie chciała? Co? Pogubiłem się. Szybko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nieźle. Prawdziwa skóra? Widzę, że się znasz. Wiesz. Jestem uczulony na skały. A na lateks? Wiesz, to zależy. Od czego? Jak to mówią, bez lateksu nie ma seksu. To co? Numerek? Czemu nie? Będziesz tu jeszcze wieczorem, gdy wrócę? Myślałam, że nie, ale będę. Czy ja serio widziałem to, co widziałem? Masz jakieś zastrzeżenie? To poproszę na piśmie. No ale ten koleś i ty? Robię co chcę i z kim chcę. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale rozmawiałam tu tylko z nim. Dobra. Jak będę szukała Alfonsa, to się odezwę. Jak taki koleś, niezbyt, że tak powiem, wyględny, przychodzi do klubu, to trzeba go trochę ożywić. Niech poczuje, że ma moc. Co mi szkodzi? Zagadać, poflirtować. A Robson? Nic o mnie nie wie, a chciałbym je mieć na wyłączność. Co za typ. Teraz to widzę wyraźnie. Ona sobie ze mną jawnie pogrywa. Ale to nie jest fair, bo im bardziej ona mnie olewa, tym bardziej ja jej pragnę. Ale nie było jeszcze takiej, która się Robsonowi oparła. I nie będzie. Kilka dni później w klubie zjawili się uczestnicy ogłoszonego przez Klaudię castingu. Albert jest zaskoczony, ponieważ nic nie wiedział o planach nowej dyrektor artystycznej. Co tu się dzieje? Jak to co, casting na twarz disco. Na twarz disco? Na twarz. Na kto to wymyślił? Pani Klaudia, menedżerka artystyczna. Pani Klaudia. Siemanko ziomuś, ty też na casting? Siadaj za nim. Ja jestem właścicielem klubu. Dobre mi żarty. Właściciel klubu, nie wiesz, że tu jest casting. Kochani, to są numery startowe. Proszę, aby każdy z was przyczepił sobie po jednym, tutaj z przodu. I jeżeli ktoś z was nie przyczepi, po prostu nie wchodzi. Jasne? Proszę bardzo, podziel się z koleżanką. Proszę, dla ciebie także. No to jak już pan tak stoi, to dla pana też. Proszę bardzo. Wszystko jasne? A ja mogę bez numerka? No jak najbardziej, Albert, jeszcze pytasz? Prawda. Musimy porozmawiać, chodź. Tutaj. Nie spodziewałam się, że na ten casting przyjdzie aż tyle osób. Wygląda na to, że odniosłam kolejny sukces. Nie chciałam nic mówić Albertowi, żeby zrobić mu niespodziankę. Miałam nadzieję, że się ucieszy. Możesz mi powiedzieć, o co tu chodzi? Przecież wysłałam szefowi maila. Albo nie wysłałam. Ja nie czytam maili. Co to za casting?
na nową twarz disco. Nową twarz disco, a niby co oni będą robić? A co mogą? Śpiewać będą. Śpiewać, pięknie. Może szef zechciałby zasiąść do jury? Za 15 minut rozpoczyna się casting, zapraszam. Daro, do mnie. Proszę. Możesz mi powiedzieć, co to znaczy? Co to jest? Co? Ty nie możesz tego ogarnąć? Zobacz, co oni wyprawiają. Zagadałem się. To widzę. Proszę. Pan jest taki twardy. Szef to musi być twardzien, a nie jakiś mięczak. Darunia! Co chcesz? Przyniosę ci twoją ulubioną kawkę i ciasteczko. A gdzie ciasteczko? Będę twoim ptysiem. Z kremem w środku. Możesz... Zapomniałeś, że jestem na diecie? To jest bezglutenowy ptyś. Bezglutenowy ptyś? Ty, ptysie, to masz za barem. Już! Za bar! Pogadamy później. Powariowali z tą Darią, czy co? No ale w sumie im się nie dziwię. Mam nadzieję, że to nie zdezorganizuje nam pracy. Szefie, kawy? Daj mi spokój, co? No dobrze, pójdę do tego jury, bo to może być katastrofa. Trzeba zrobić wszystko, żeby tego uniknąć. Albert, Krystyna i Klaudia zasiedli w jury castingu na nową twarz Disco Polo. Na nieszczęście Klaudii okazuje się, że poziom uczestników nie jest zbyt wysoki. Mi się bardzo podoba. No przecież to jest żenada. Jaka żenada? A co w tym jest żenującego? Trójka jakichś pajaców. A tam pajaców? Ja tam czuję flow. No flow. Ty nie wiesz, co to jest flow. Dobra, nie kłóćcie się, ale to chyba, wiecie, jednak się nie nadaje. Mam już swoje lata, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Totalna porażka z tym castingiem. Je, cały czas na obiady gna. I apetyt ma. No i jak? Daje radę? Tak, daje radę. Przecież to jakaś żenada jest. Kowalczy. Jaka żenada? To są... Ale daj spokój, to... przecież zobacz, jakiś pana pajaców. No, no właśnie. To? No ja. No tak, no pewnie. Idź, daj spokój, niech oni nic idą sobie. Ona je pierogi, o. Chce mieć piękne nogi, je. Cały czas na obiady gna. I apetyt ma, Spodziewałam się, że ten casting pójdzie dużo lepiej. Wiadomo, że jak ogląda się te wszystkie programy w telewizji, to różne dziwne typy tam przychodzą. Prawdziwych gwiazd jest niewiele i to właśnie sztuką jest, żeby je wyłowić. Latina to gorąca dziewczyna, ciało swe wygina, mocno kocham ją. Latina powala jak tequila, czas mi umila. Chcę być tylko z nią, tylko z nią. Kiedy tańczy, to uwodzi mnie. Zawsze dostaję to, czego chcę. Mocno uzależniam się. W niej krew gorąca płynie. Szalona miłość latyno. Krysia! No Albert, co się stało? Musimy porozmawiać. Chodzi o Klaudię. No i co z nią? Ty widziałaś ten casting? Przecież to była jedna wielka żenada. Ta dziewczyna nie nadaje się, aby być menadżerką klubu. Ale słuchaj, jak te dziewczyny machały cyckami, to jakoś ci się podobało i klaskałeś. No i tralalala, nie o to chodzi. A o co? Musimy zwolnić Klaudię. Absolutnie. W ogóle nie pozwolę zwolnić Klaudii, to uczciwa dziewczyna. Ale przecież klub poleci jeszcze bardziej na dno, niż był do tej pory. Klaudia tutaj zostaje, to jest mój warunek, rozumiesz to? No oczywiście. Bez twojej zgody nie zwolnimy Klaudii. Klaudia tu zostaje, na razie. Niestety mam związane ręce. Jakby nie patrzeć w sprawie klubu, Kryśka ma więcej ode mnie do powiedzenia. Nie pozwolę zwolnić Klaudii. To jest dobra dziewczyna pełna pasji. Zawsze będę ją wspierać. Tego samego wieczoru Paweł umówił się z Darią na randkę. Dziewczyna się spóźnia i nie odpisuje na SMS-y. Paweł czeka cierpliwie. Jest dumny z siebie, że udało mu się umówić z szatniarką. Cześć.
No cześć. A co tu robisz? Umówiłem się. Umówiłeś się? A ty? Też się umówiłem. A z kim się umówiłeś? Z dziewczyną, a ty? Też z dziewczyną. A jaką dziewczyną? Z Darią. Tak, z Darią. Ja też. No to ja się z nią tu umówiłem. Miłej zabawy chłopaki. Miłej zabawy chłopaki. Daria. Daria. Aż, dla ciebie. To proszę, dla ciebie w takim razie. Co? Piwko? Ślinili się na widok moich zdjęć? No to teraz mają za swoje. Ja nie jestem pierwsza lepsza. Dobrze znam swoją wartość. Dbam o siebie i wrzucam foty do netu, bo sprawia mi to przyjemność. Chcę promować zdrowy tryb życia, a nie, żeby jacyś kolesie się za mną uganiali. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze ją chyba skończył wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona, jesteś szalona. Kilka dni później. Albert ogląda film z castingu, który Klaudia wrzuciła do sieci. Siadaj na nogę? Tak, siadaj. Może chodź. Jeszcze w zajęty? Nie, siadaj, zobacz co ogląda. Przepraszam za ten casting, ja może usunę ten filmik z internetu. Ale zobacz, ile mamy odsłon. Patrz, odświeżam stronę. No. Ale kto by się spodziewał? No. Wszystko rośnie, coraz więcej. No to niesamowite, aż... Klaudia, naprawdę... Kawał dobrej roboty. Naprawdę? O Jezu, dziękuję, szefenciu. To moja zasługa? Dobra, mniejsza o to. Wracaj może do pracy, co? A, no, skoro muszę. No, a w ogóle, bo chciałeś ze mną o czymś porozmawiać. A z tego wszystkiego to normalnie zapomniałam. Filmik zadziałał. Klaudia przypadkowo zrobiła wielką rzecz dla klubu. Może jednak na coś się przyda. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nieubyła, skończył wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nieubyła, skończył wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem. Tyle kłamstw, zniosę jeszcze jedno, zatrzymując czas, mogę patrzeć w niebo, prawdę czy też fałsz, wybieram dla siebie to, co lepsze jest, kiedy widzę ciebie. Zniosłem tyle kłamstw.